No chodź, no chodź, no chodź. Kasa do zgarnięcia. Dawaj, zagramy w trzy kubeczki. Ho, patrz, moneta w środkowym kubku. Nie będę się spieszyć, będę pomału to robił tak, żebyś ogarnął, chłopie. Uwaga. Raz, dwa, trzy. I co? Myślisz, że moneta jest tutaj? I widzisz błąd, bo ona jest tutaj, z tej strony. Ale dobra, spokojnie, jestem w porządku. Dam ci jeszcze jedną szansę. Czyli co? Jeszcze raz. Uwaga. Raz. Ale przyjrzyj się. Dwa, trzy. No i co teraz? Myślisz, że w środkowym? No niestety znów błąd, chłopie, bo jest tutaj. No i o co tutaj chodzi? No chodzi w tym o to, że monety są wszędzie, a ja robię twoją kasę. No i zostawiamy już te nielegalne gry, te hazardy. Przenosimy się z ulicy do przytulnego domku, gdzie teraz popracujemy nad swoją koordynacją, nad refleksem, a przede wszystkim spędzimy czas z rodziną i w końcu będziemy się dobrze bawić, a w szczególności, kiedy będziecie potrafić takie skomplikowane sztuczki. Widzieliście to? Kozak, nie? Parę minut potrenowałem te tutaj sztuczki i już potrafię takie numery. Chcecie też potrafić? Chcemy, ale od razu mówimy, że nie mamy kasy. Gadżet ten to nie tylko kubki, ale również kolorowa mata, do której dołączony jest stoper. Kładziemy na niego ręce, czekamy, aż się zapali zielona lampka i teraz musimy ustawić jak najszybciej daną figurę. Złożenie, ręce z powrotem. 3,5 sekundy. No tak sobie, dlatego będę starał się poprawić teraz ten wynik. Resetuję. I od nowa, uwaga, łapki, zielona lampka. No, teraz już lepiej, 1,97. Naprawdę dobra zabawa, która dodatkowo poprawi moją koordynację, refleks, więc całkiem spoko. A jak się okaże, że na przykład macie do tego smykałkę, to żebyście wiedzieli, możecie wziąć udział w profesjonalnych zawodach właśnie w tej dziedzinie i dosłownie będzie ona na takim sprzęcie, na przykład te kubki. Zobaczcie, myślicie, że te dziurki są tutaj bez żadnej przyczyny? Normalnie, wykonując takie różne ewolucje, zbierałoby się między nimi powietrze, przez co by się one zasysały i byście nie wykonywali tego tak szybko. Pokazać wam, czego się nauczyłem tutaj z tym sprzętem. W parę sekund dosłownie poznałem pewną efektowną sztuczkę, którą wam zaraz zaprezentuję i możecie się trochę zdziwić. Sam się zdziwiłem. Uwaga, kubki już prawie gotowe. No i teraz uwaga, jednym magicznym ruchem ręki. Bardzo prosty. No i widzieliście? Tak się to robi. Ustawień kubków jest wiele. To nazywa się 3-3-3. Widzicie tą figurę? Rekordzista świata układa ją i składa w 1,3 sekundy. I wiecie co? Mało mnie to interesuje, bo ja będę lepszy. Czyli co? Najpierw ją składamy. I teraz rozrzewamy kark, nadgarstki, paluchy, kładziemy łapy na stoperze, zielona lampka, czas, start. Kurde. Dobra, bo się trochę zestresowałem. 8,1 sekundy. No trochę gorzej, ale robiłem to pierwszy raz. Następnym razem będzie lepiej.